witam serdecznie, z tej strony Marcelu, zapraszam na kolejny gameplay z Battlefield 4, Operacja Wirus, tym razem szturm. Szturm i spróbuję sobie tu zagrać snajperem na szturmie. Może nam tutaj się uda coś wyciągnąć, chociaż mówię, nie wiem jak ten szturm tutaj wygląda. Podbój wiem jak flaga wygląda, jak sprzężenie i te inne tryby, ale szturm będę grał tutaj pierwszy raz, więc zobaczymy jak tutaj mi pójdzie. Postaram się zagrać snajperem. Moją ulubioną klasą, jeżeli chodzi o hardcore. Gol Magnum. CZ-ka, okej. I jedziemy, nie? Mamy atakować, więc... Nie wiem, czy wybrałem dobrą klasę na atak akurat. Tutaj są pojazdy, widzę. No dobra. Nie wiem, jak to wygląda. Tam się wysypali, widzę. Ale wyrwał heada. Też wyrwał, dobra, przesuńmy się. Agresywnie. Ciekawe ułożenie na szturmy na tej mapie. Można z flanki ich zajść. Kurwa, za późno go zobaczyłem. Zastanawiałem się, gdzie goś zginął ten, co stał tutaj koło mnie. I tak przypuszczałem, że będzie po przekątnej. No dobra. Dobra, nie było źle. Ciekawe rozwiązanie, jeżeli chodzi o szturm. Można flankować mapę. 5-1, dobre otwarcie. Koncentracja do końca. Byli na flance. Snajperem można robić bardzo fajną flankę tutaj. Bardzo fajnie. Aha, cele są tam, dobra. Aha, dobra, nie mogę, dobra. Tu mi się wysypali, kurwa! Nie wiedziałem, że tu jest resp. Dobrze, ale ciekawe co się zapowiada. O kurwa. Tam jest jakieś... Co oni tam mają? Mogą mieć tam znacznik. Że ja sobie nie potrafię... Oni tak cały czas tam się respią. Trzeba tam to skrócić. Tam jest punkt w ogóle. Tak a propos, tam jest punkt. Nie wiedziałem, że tam jest punkt w ogóle. Plantuj. Nie trafiłem z tego. No nie wiedziałem, że tam jest. Nie,
Kurwa. Baby. Szybko to załatwimy. Jak tak dalej pójdzie, to zmienię nastawienie do tej mapy na pozytywne. Jak ten szturm dalej się będzie toczył? Kurwa mać. Wiedziałem, że biega tutaj luj. No nic, początek byłby bardzo zachęcający, teraz troszkę spadłem z tonu. Gdzień kurwa. To nie jest dobre miejsce. Idziemy całkiem w flanką, się nie da, dobra. Idziemy w zagajnik. Kurwa. Nie wiedziałem, że na respa mi dotarłem. Tego nie wiedziałem. Że aż na respa mi wbiłem. Nie, spokojnie flanką. Tutaj nie ma co. Kurwa! Ale masakra, powiem na tym ostatnim, chyba to jest ostatni punkt. Dość ostra masakra jest tutaj. I będziemy się przesuwać. Bardzo ładnie to wygląda, popatrzcie. Graficznie naprawdę świetnie. Kurwa, wiedziałem, że tam jest. Kurwa, wiedziałem. Ja pierdolę. Kurwa, nie wiem tak naprawdę.
Kurwa, tak naprawdę plecy nam mogą robić, no kurwa mać. My się pchamy tam na ten punkt, a tu trzeba wyczyścić, kurwa, żeby oni się respili na swoim punkcie. Kurwa, jego mać. Patrzcie, plecy nam wszyscy robią, kurwa. Ja jebie, kurwa, gin. Kurwa, nie blokuj! Kurwa, no serio? Skąd goś tu na plecy wbiegł? Ja pierdolę, co to za team jest, kurwa, no! Kurwa, goś na plecy wbiega, no serio, ludzie, kurwa! Kolejny na plecach. Kurwa, jak wy będziecie grać w ataku? Zobaczymy, kurwa. Ja pierdolę. Na respie, na plecach, kurwa. Kurwa, chuju. Kurwa, nie przebiegaj mi pod maską, bo nie wiem, kto to kurwa biegnie, no. Ja pierdolę, swój czy przeciwnik. Kurwa, jego mać. Skąd? Skąd, kurwa? Pytam się, kurwa, skąd, jak ja nie widziałem ani jednego typa przed sobą, kurwa. To albo z flanki, albo z górki, kurwa. Ja pierdolę, no kurwa, co to jest zagarnianie, kurwa, tematów, kurwa. Nie chcę się denerwować, bo kurwa coś nie tak jest, albo nam plecy kurwa cały czas coś robi, kurwa! Bo kurwa nie wierzę, że ginę z tamtej strony, kurwa od przodu! Taki był fajny początek, kurwa mać!
kurwa skąd? Kurwa, wiedziałem, że plecy zrobi, kurwa. No tak to się kończy właśnie tutaj, takie granie, kurwa, z taką ekipą, kurwa. Gość tam po tamtej stronie był, zamiast snajper osłaniać, kurwa, tutaj flankę, to go mi wbił kosę, kurwa, bo... Kurwa mać. Nie zdobędziemy tego, kurwa. Niestety. Chociaż początek był, kurwa, interesujący. Wygraliśmy, zdobyliśmy, zajebiście, zajebiście. Tak więc to był szturm w wykonaniu snajpera. Szturm! Druga część będzie obrona, również na snajperze, ale to w następnym odcinku, na którego was bardzo, bardzo serdecznie zapraszam. Tak więc dziękuję wam za oglądanie, dziękuję za wsparcie, za to, że jesteście, komentujecie, uczestniczycie w tym moim kanale, który się powoli, powolutku rozwija. 25-16, myślałem, że będzie lepiej. Cóż, tak też się zdarza. Dziękuję wam jeszcze raz, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się, komentujcie pod filmem, dawajcie łapki w górę, udostępniajcie te filmy, bo myślę, że wspólnie ten kanał możemy bardzo fajnie rozbujać. Tak więc do zobaczenia na polu bitwy, pozdrawiam Marcelus, hej!